Szukasz ciekawego, a jednocześnie prostego i niedrogiego przepisu? Bądź z nami co tydzień na Szlaku Smaku, gdzie razem z Darkiem Kuźniakiem przygotujemy dla Ciebie przepisy na pyszne przystawki, zupy, dania główne i desery. Znajdziesz je co tydzień w naszym menu na Szlaku Smaku, w sklepach i na kanale YouTube. Drodzy Państwo, czas na deser, a tak naprawdę słowo deser wzięło się ze słowa francuskiego sprzątania ze stołu. Nie będę tego mówił po francusku, ponieważ nie potrafię tego powiedzieć. Ale co będziemy potrzebować do naszego deseru? Makaron, farfale, miód, orzech włoski, rodzynki, śliwki, skórka z pomarańczy i do tego masa makowa. Wiemy o tym, że jest dużo deserów. Desery są robione i z ciast, i torty, i kremy, i galaretki. A ja nie potrafię spędzać za dużo czasu w kuchni, w domu, jak są święta, więc zrobię dla Państwa bardzo szybki deser. Makaron uprzednio ugotowałem. Pół paczki farfali. Do tego bakalie. Możesz je namoczyć godzinę wcześniej, ewentualnie wrzucić do mikrofali, zalać wodą na 3 minuty. Do tego masa makowa. O. Nie będę żałował, bo są święta. A wiem, że w święta trzeba się troszkę najeść. Później do Sylwestra zrzucamy wagę, żeby dobrze znowu w Sylwestra wyglądać. Miód. Oczywiście nie może miodu zabraknąć do makiełek. Raz, dwa, a, trzy. Trzy łyżki. Co jak co, ale deser musi być słodki lub wytrawny. Orzechy, nie będziemy ich kroić, tylko sobie zgnieciemy ręcznie. Żeby ładne kawałeczki. O. Pięknie, wystarczy. Delikatnie mieszamy za pomocą łyżek. Ale zapach, naprawdę. Proszę zobaczyć na zegarek, jak szybko robimy deser. Bo mam nadzieję, że Państwo ze mną robią. Super. I do tego skórka z pomarańczy. Pamiętajmy, żeby skórkę sparzyć. Także proszę Państwa, szybki deser. Tak naprawdę, jak mamy makaron ugotowany, w 2 minuty. I za pomocą łyżki przekładamy na talerz deser, który tak naprawdę wstawiamy w stół. Także jest to danie jednotalerzowe. Proszę, i deser zrobiony. Proszę Państwa, mam nadzieję, że ugotowaliście ze mną świąteczne dania, wszystkie Wam smakowały i zapraszam do kolejnych odcinków. Drodzy Państwo, przepisy znajdziecie na kanale YouTube i na ulotkach dostępnych w Polo Markecie. Pozdrawiam serdecznie.